W tym odcinku pogadamy sobie o tym, jakiego sprzętu w 2022 roku używam do nagrywania swoich filmów i dlaczego akurat ten konkretny sprzęt. A partnerem tego odcinka jest cyfrowe.pl, największy specjalistyczny sklep dla fotografów i filmowców. Ja nazywam się Igor Podgórski i za pomocą kursów online, szkoleń i warsztatów uczę robić lepsze filmy. Współtworzę Super35, podcast o filmowaniu, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. I sercem tego zestawu jest Canon. R5. No i właśnie, co takiego ma w sobie ten aparat, że go używam? I myślę, że właśnie powinienem rozpocząć od wyjaśnienia, dlaczego jest to aparat. Jest to aparat i aparatu używam do filmowania, dlatego, że po prostu lubię. Lubię to, że ten aparat jest mały, jest lekki, jest poręczny, ale jednocześnie oferuje mi naprawdę fantastyczną jakość produkcyjną. A dlaczego nie kamera? Bo kamerę też posiadam. Na przykład w tym momencie nagrywam siebie Canonem C70. Z C70 korzystam w konkretnych sytuacjach, na przykład wtedy, kiedy potrzebuję bardzo szerokiej rozpiętości tonalnej, albo wtedy, kiedy potrzebuję profesjonalnego interfejsu audio. Natomiast praktycznie wszystko pozostałe robię na R5. A R5 uwielbiam za 8K RAW z pełnej klatki, nadpróbkowane 4K z pełnej klatki, fantastyczny autofokus i mechaniczną stabilizację matrycy. I kolejnym równie ważnym elementem tego zestawu jest obiektyw Canon RF. 2470 z przysłoną 2.8. A dlaczego nie 2870 z przysłoną 2.0? No bo te 4 mm robią dla mnie naprawdę dużą różnicę. 2470 ma stabilizację, jest mniejszy, lżejszy i tańszy. No i osobiście uważam, że przysłona 2.8 do filmu jest przysłoną idealną. A w sytuacji, w której potrzebowałbym dostarczyć nieco więcej światła, to dysponuję kilkoma stałkami z przysłoną 1.4. Kolejny element zestawu to oczywiście filtry szare, czyli filtry ND. Korzystam z dwóch filtrów marki Polar Pro, dzięki czemu mogę pracować w praktycznie każdych warunkach. Jeden filtr jest o mocy od 2 do 5, a drugi od 6 do 9. Kolejna rzecz, bez której w sumie nie dałoby się pracować, to oczywiście karty pamięci. I ja używam kart pamięci CF Express typu B, no bo bez takich kart na R5 nie byłbym w stanie nagrywać 8K w rabach. Karty są piekielnie drogie, ale za to piekielnie szybkie. I tak jak sercem tego zestawu jest Canon R5, to mózgiem tego zestawu jest rekorder Atomos Ninja V+. I korzystam z tego konkretnego modelu rekordera, dlatego że ten rekorder współpracuje z R5. I na ten rekorder mogę nagrywać 10-bitowe 8K ProRes RAW z pełnej klatki do 25 klatek na sekundę, ale też 12-bitowe 5K ProRes RAW kropowany do Super 35, do 50 klatek na sekundę. No i sam rekorder pełni też funkcję ekranu podglądowego, dzięki czemu pracując na aparacie, mam kamerowe funkcje monitorowania tego, co nagrywam, takie jak False Color czy Waveform. 8K ProRes RAW potrafi trochę ważyć, więc pracując na rekorderze, wszystko nagrywam na 2TB dysk SSD. Dysk, jaki posiadam, jest marki Angelbert z serii Atom X i ta seria została stworzona po to, aby współpracować z rekorderami Atomosa a rekorder łączę z aparatem za pomocą takiego kabelka od Atomosa. I ostatnim elementem tego zestawu, który spina to wszystko w całość, jest klatka od SmallRig. I tak naprawdę korzystam z tej klatki właśnie po to, abym był w stanie spiąć te wszystkie elementy w jeden organizm, ale jak wiadomo, klatka przy okazji chroni sprzęt przed uszkodzeniami. Skoro nadal to oglądasz, to najprawdopodobniej interesujesz się filmowaniem, a jeżeli tak, to zasubskrybuj ten kanał i podcast, do którego link znajdziesz w opisie na dole, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!